Nazywam się Małgorzata Moszko. Jestem pedagogiem z wykształcenia, mediatorem również. Pracuję w stowarzyszeniu Pod Dobrymi Skrzydłami i próbuję pomagać rodzicom w problemach wychowawczych z dziećmi. Superniania, z tego co widziałam tak bardzo fragmentarycznie, jest w moim spojrzeniu troszeczkę osobą, która próbuje dzieci układać, może nawet tresować. Moje podejście do dzieci jest inne. Jest próbą wejścia w ich świat emocjonalny i próbą po prostu zrozumienia ich emocji i dotarcia do nich tak od środka, bym powiedziała. I na pewno jest to praca długofalowa, nie na zasadzie takich efektów doraźnych, krótkich. Przygotowuję się najpierw, analizując sytuację i osobowość danego dziecka. Później jest dużo obserwacji w sytuacjach takich swobodnych, rodzinnych, bo najważniejsze jest, znaczy bardzo ważne jest wstępna diagnoza i przyjrzenie się, na czym polega problem z dziecka. I na co zwracam uwagę, to na to, czy uczucia dziecka są szanowane przez rodziców. Może, znaczy nie może, ale własne doświadczenia rodzinne z własnymi dziećmi, to są moje dwie bliźniaczki młodsze, bo jeszcze mam dwie starsze córki, po prostu problemy rodzinne, emocjonalne z własnymi dziećmi skłoniły mnie do refleksji i do pomagania innym.